Dzisiaj księżniczki postanowiły spotkać się razem. Pogadały trochę i zastanawiały się, co mogą dziś robić. Przecież dzień jest taki długi, a pomysłów na zabawę nie ma. Ha, moja droga, naprawdę, no nie mam pomysłu, co możemy porobić. A wiesz co, już mi się trochę nudzi. Może ty coś wymyślisz? No nie wiem. O, wiem! Słyszałam, że dzieci w przedszkolu bawią się czasem w taką zabawę. Wytłumaczę ci, dobrze? Pewnie, pewnie, mów, ale jestem ciekawa. Wymyślimy sobie dwie postacie albo dwie rzeczy. Narysujemy je na kartkach, ale nie możemy sobie powiedzieć, co narysowałyśmy. Ja przykleję kartkę tobie do czoła, a ty przykleisz kartkę mi do czoła. I będziemy musiały zgadnąć, kim jesteśmy, czyli co mamy na kartce. Dobrze? Wiesz co, nie wiem do końca, czy cię rozumiem, ale dobra, spróbujmy. Myślę, że jak zaczniemy grać, to będzie łatwiej nam zrozumieć. Zobacz, kochanie, narysowałam coś na kartce, ale nie mogę ci powiedzieć, co tam jest. Teraz ci przykleję to do czoła. O, super! Ja nie mogę, ciekawe, co tam jest. Teraz ja coś narysuję. Ha, super, ciekawe, co mam tam narysowane. Okej, teraz musimy zadawać takie pytania, żebyśmy odgadły, co mamy na karteczkach. Dobra, moje pierwsze pytanie. Czy jestem człowiekiem? Nie, nie jesteś człowiekiem. A czy ja jestem człowiekiem? Nie, nie jesteś człowiekiem. Teraz moje pytanie. Czy jestem zwierzęciem? Nie, nie jesteś zwierzęciem. A czy ja jestem jakimś zwierzątkiem? Tak, bardzo dobrze. Jesteś zwierzątkiem. Czy ja może na przykład, jakie mogę zadać pytanie? To ja się zastanowię, a ty teraz zapytaj, dobra? Pewnie, pewnie! Podoba mi się ta gra! Jestem zwierzątkiem. Czy mam futerko? Tak, masz futerko. Dobrze, a czy ja jestem roślinką? Nie, nie jesteś roślinką. Ale wiesz co, ja chyba trudną rzecz narysowałam, to ci trochę podpowiem. Jesteś na niebie. A ja jestem zwierzątkiem z futerkiem. A czy jestem takim zwierzątkiem, które się trzyma czasem w domu? Tak, ludzie bardzo często mają to zwierzątko w domu. A ja jestem na niebie. Czy jestem niebieska? Nie, nie jesteś na niebieska. A czy ja jestem psem? Nie, nie jesteś psem. Jesteś trochę innym zwierzątkiem. Nie jestem niebieska. Czy jestem chmurką? Nie, nie jesteś chmurką, ale jesteś już bardzo blisko. A ja chyba mam pomysł. Jestem kotem. Tak, brawo, jesteś kotem. A ja w takim razie, czy ja jestem słońcem? Tak, no brawo, pięknie. Tak, jesteś słońcem, ale fajna zabawa. Świetnie się bawiłam, ale fajnie. Tak razem spędzać czas. Słonko i kotek, kotek i słonko. Ale fajnie, ale miałaś fajny pomysł. No, fajny, prawda? Ja też lubię tą zabawę. Księżniczki świetnie się bawiły. Razem odgadły, kim są. Zabawa musiała dobiec końca, bo było już późno i musiały wracać do domów.